A więc witam Was wszystkich na wtorek wieczorem. I dzisiaj, i następny weekend, chciałbym z Wami czytać ten niezwykły zbiór poezji i hymnów, co się nazywa Ody Solomona. To było wykryte w, w, w początku XX wieku, był profesor Randall Harris z Uniwersytetu Cambridge i on po prostu porządkował manuskrypty w jego bibliotece i nagle widział ta, jakiś i powiedział, co to jest, nie wiem, co to jest, bo to był w syryjańskim języku, co jest nieobyczny. Manuskrypt nie był tak stary, miał ledwie 300 lat i sam nie wiedział, skąd on dostał. W tych dniach wszyscy podróżowali do Bliskiego Wschodu, kupowali albo kradli różne rękopisy, które znajdywali, przywozili do domu i przekładali i publikowali. No i akurat. On zaczął przeglądnąć ten niezwykły manuskrypt i coś mu kojarzyło, bo on akurat studiował nam dobrze znane dzieło Pisty Sofia i zauważył, że były zdania, które przypomniały mu, mu Pisti Sofia. I akurat um, zorientował się, że po raz pierwszy ma w ręku dzieło, które było cytowane w Pisti Sofiach, nazywane Ody Salomona. Um, um, od Pisti Sofia mamy pięć cytatów, pięć tych, z tych psalmów, ale nikt dotychczas całe dzieło um, nie znał. Co to są? No. To są hymny radosne, chyba, za, chyba zaśpiewane w niektórych wczesnych wspólnot chrześcijańskich, podobne do Psalmy Dawida, ale bezwątpliwie chrześcijańskie. Jednak kiedy się przyglądamy im bliżej, od razu możemy poznać, że tam jest też warstwa gnostycka. Są to hymny tych, którzy otrzymali gnozę. Dziękuję za łaskę poznania ojca. I często się utożsamiają właśnie z Panem. I dziękują za to, że poznali prawdę, i śpiewają radośnie o swoim przemienieniu duchowym. Powiązanie z gnostycyzmem jest też um, jasne. Wiadomo, że były szanowane też przez autora Pisti Sofia. Przeczytam Wam jako wstęp o pierwszą odek, która także znajduje się w Pisti Sofia. Um, może pamiętacie, że sena jeszcze Pisti Sofia zeszła do, um, raczej spadła do rejonu chaosu i śpiewała różne skruchy. I w końcu um, Jezus ją wyprowadził z uh, rejonu chaosu. I wtedy, kiedy wyszła, to wtedy um, światło z góry um, um, e, zaświetliło na nią i drugie światło z dołu i te stworzyli koronę światła dookoła jej głowy. I wtedy wszystkie nieczyste siły, które jej atakowały, były oczyszczone. No i wtedy zaśpiewała radośnie o swym wyzwoleniu i jeden z apostołów, tam wydaje mi się, że to była Matka Jezusa, zaczęła śpiewać tą pierwszą odę. Co jest? Pan jest na mojej głowie jak korona i nigdy nie będę bez niego. Upleczona jest dla mnie korona prawdy i sprawiła, że zakwitły we mnie Twoje gałęzie. Bo nie jest jak spie spieczona korona, która nie kwitnie, bo mieszkasz na mojej głowie i zakwitłyś na mnie. Twoje owoce są pełne i całkowite są pełne tego e, Twego zbawienia. Bardzo ciekawe słowa, trochę przypominają psalm 20. wydaje mi się trzeci, że Bóg jest moim pasterzem i e, e, nie będę bez Niego i e, nie będę nic ch e, chciał. Przepraszam, tłumaczę w z angielskiego. Ten manuskrypt profesora Harrisa jest datowany XV wieku naszej ery. Jednak istniał starszy rękopis, tak zwany Kodeks Nitriensis, który był przywieziony w 1843 roku. Znalazł, ktoś znalazł go w pustyni niedaleko Kaira i miał papier, który jest datowany do X wieku. No, i upublikowano go też około początku XX wieku. Oprócz tych wspomnianych już rękopisów koptyjskich i syryjskich istnieje grecki rękopis, Boder Papyrus, który jest w bibliotece Bodmer w Genewie. I on też on zawiera 11 odę w wersji podobnej do syriackiej. Z wyjątkiem fragmentu pary wierszu. Kto napisał te Ody i kiedy? No, czy był jeden autor, czy wielu autorów? Chyba jest to dzieło jednego autora. O tym świadczą tematy, które często powtarzają się. Styl jest tak, także jednolity, poznawalny, chociaż manuskrypt profesora Rendel Harisa była po syriackim, chyba to był przekład z innego języku. Mamy wczesne wersje po koptyjsku w Pistisofia. Sama Pistisofia była chyba skomponowana po grecku. I ostatnie badania wskazują o wczesnej daty kompozycji około roku 100, chyba w języku syriackim albo aramejskim. Podobne tematy do e, Ody XIX jest w pismach Świętego Ignacego z Antioku. No, co można powiedzieć o autorze? Na pewno był chrześcijaninem, możliwie gnostyk. Poglądy najściślej ko kojarzył się z wątkiem walentyniańs walentyniańskim. Jest tam mało teologii, nic o czynach Jezusa, z wyjątkiem jednego szczegółu, że Jezus chodził na wodzie. Nie mają tych hymny żadnej warstwy mitologicznej. Powiedziałbym, że katolik ortodoksyjny mógłby nawet je przyjąć i nie krzywić się o tym, co jest tam wyrażane. W każdym razie chciałbym przeczytać Wam parę z tych ud i spojrzeć na ich przesłanie. Można je czytać pro, prosto jako hymny falebne, ale także tak, tak, można w nie wyjść i zobaczyć głębsze, bardziej gnostyckie my, myśli. Są trochę trudne do interpretacji, bo czasami się zmienia ten, który śpiewa. Czasami wydaje się, że to jest człowiek, czasami Syn Boży, nie Mesjasz, czasami wygląda, że ten, który śpiewa, jest przemieniony w Mesjasza, w osoby Chrystusa. Ja myślę, że klucz do zrozumienia tych ud jest interpretować je jako pieśniu gnostyckie, tego, który jest... Oświecony, który otrzymał łaskę gnozy, wtedy ody oddawają nam znaczenie i stają się jaśniejsze. A więc zacznijmy od Ody 38. I temat jest dosyć podobny do ten, który znajdujemy w Ewangelii Prawdy. I jest Kilka z tych ud, które mają um, język, które przypomina, przypominają Ewangelię Prawdy, i dlatego e, moim zdaniem chyba to są hymny walentyniańskie. Ale zobaczymy. A więc Oda 38: Temat jest prawda i błęd, błąd. I to jest rozwinięte w Ewangelii Prawdy. Są przeciwieństwa, z którymi musimy się zmagać. Błąd, błędna myśl w Ewangelii Prawdy, po grecku plany, to jest siła, która sprzeciwia się nam i która próbuje nas prowadzić daleko od Boga. To jest siła, która nie chce, żeby człowiek był zbawiony. I w naszym świecie trzeba uznać, że jest coś nieautentycznego, co sprzeciwia się naszymi wysiłkami, aby poznać Boga. I skutkiem błędu nie widzimy, że już jesteśmy w obecności Ojca. Czujemy się osamotnieni. Nie widzimy jasno i doświadczamy lęk i trwogę. A więc zaczynam czytać. Wszedłem w światło prawdy, jak do rydwanu. A prawda prowadziła mnie i niosła, i sprawiła, że przekroczyłem przepaście i doliny, i uratowała mnie od urwisk i fal. Słuchajcie, to jest piękny obraz, wstąpienie do Rydwanu. W przyszłych wykładach będziemy mówili o Rydwanie Ezechiela. Um, jeśli czyta, przeczytacie początek księgi Ezechiela, to jest opis Rydwanu, który jego potem, um, te cztery piękne um, stworzenia, które miały. Te skrzydła i każdy miał inne oblicze, one zanieśli Ezechiela do nieba w Rydwanie. I to jest ważny obraz, bo to jest związane z mistycyzmem Merkebach. To jest wątek Merkebach, to znaczy właśnie ten Rydwan. I to jest wątek, który rozwinął się w kręgach żydowskich w pierwszych latach naszej ery. I też ten wątek pokazał się w e, wspólnotach w Kumran. I tam mamy wiele opis właśnie wznoszenia się duszy to, co jest podróż w tym rydwanie do nieba. I dalej będziemy później o tym mówić. Ale dalej teraz czytam trzeci, trzeci, trzeci wers. I stał się dla mnie przystanią i zbaw zbawienia, i umieścił mnie na drabinie nieśmiertelnego życia. I poszedł ze mną i przyniósł mi odpoczynek, i nie pozwolił mi błądzić, ponieważ był i jest prawdą. I nie byłem w niebezpieczeństwie, bo szedłem z nim, i nie zabłądziłem wcale, bo byłem mu posłuszny. Albowiem błąd uciekł od niego i nie chciał się z nim spotkać. Lecz prawda szła równą ścieżką i pokazała mi wszystko, czego nie wiedziałem. Nawet wszystkie trucizny błędu i plagi, które ludzie uważają za słodycz śmierci. Zastanówmy się na chwilę, co to jest prawda, o której jest mowa. To nie jest system dogmatów. W owych czasach nie była taka rzecz. Prawda po grecku Aleteja, jest jednym podstawowym eonem w pełni i to jest aspekt ojca naszego czy matkę. A więc Ewangelia Prawdy też zaczyna się zdaniem Ewangelia Prawdy jest radością. Prawda jest to pierwotna rzeczywistość, istnieje ona w eonie. Niestety, w naszym świecie istnieje błąd, co nas prowadzi na manowce. Jest błąd, ale błąd ucieka, kiedy prawda jest poznana. Kiedy błąd jest poznany i rozumiemy to, to wtedy, to wtedy błąd staje się bezsilny. Ale trzeba poznać te trucizny błędu. Musi być, nastąpić ten moment, aha, zanim pozbędziemy się błędu. I dalej czytam wers dziewiąty. I ujrzałem jego niszczyciela, który jest zniszczenie. Ujrzałem oblubienicę, która została zniszczona, gdy była przystrojona. I u oblubieńca, który niszczy i jest zniszczony i zapytałem prawdę, kim, kim oni są. A on rzekł do mnie: Ci są zwodziciel i błąd, i naśladują umiłowanego i jego oblubienicę, prowadzą na manowce i niszczą cały wiek. A zapraszają wszystkich na ucztę weselną i dają im pić wino ich upojenia i sprawiają, że wymiotują swoje mądrości i myśli i czynić ich, um, czynić ich bezrozumnymi. A potem ich wyrzucają, a potem chodzą, gdy są obłąkani, niszcząc, podczas gdy nie ma w nich rozumu, bo nawet go nie szukają ja, tutaj mamy bardzo żywy obraz spo o sposobie, w którym błąd działa. Błąd jest naśladowcą i dlatego jest taki potężny, jest zwodziciel. Błąd naśla naśladuje oblubieńca i oblubienicę i prowadzi ludzi na manowce. Błąd tworzy fałszywy namiestnik prawdy. Tworzy te obrazy, które są kopią prawdy, ale nie są prawdą. I my właśnie idziemy za kopią, a nie za prawdziwą rzeczą. I dlatego błądzimy, bo są nam właśnie przedstawiane kopie rzeczy prawdziwych, i nie poznajemy, że to są kopie. W Ewangelii Prawdy tak samo jest napisane i czytamy właśnie przy początku: Błędna myśl wysilała się na marne, tworząc w materii i nie znając prawdy, i uformowała figurę potężnej i kuszącej namiestniki prawdy. No i dlatego jesteśmy w miejscu złudzeń i jest nam trudno odróżnić prawdy od tych, którzy jej naśladują. I dlatego popadamy za ideałami ludzkimi, tak jak patriotyzm, gonitwa sukcesu, pieniędzy. Wszystkie te rzeczy są um, przedstawiane nam jako prawdę, ale to nie są prawdy, bo są wszystkie stworzone przez, przez archontów. I Oda dalej pisze, i zapraszają wszystkich na ucztę weselną, i dają im pić wino ich upojenia, i sprawiają, że wymiotują swojej mądrości i myśli, i czynią ich bezrozumieni. No, a więc wymiotują. Ludzie uczciwi nie mogą utrawić to, ten błąd. No a co dalej? I wersetka 15. A co do mnie stałem się mądry, aby nie wpadł w ręce zwodzicieli i ucieszyłem się, ponieważ prawda poszła ze mną. I wtedy zostałem mocno ugruntowany i żyłem i zostałem odkupiony, a moje fundamenty położyła ręka Pana, bo mnie zasadził. Albowiem zapuścił korzeń i podlał go, i utwierdził go i błogosławił, a jego owoce są wielkie. No, trzeba być ugruntowanym właśnie w Panu. Bo bez wymiaru tego transcendentalnego nie ma zbawienia od złudzenia, a więc te, to złudzenie spowodowane przez błąd. Fundament musi być solidny i prawdziwy, i dlatego jest mowa o ustaleniu fundamenta i zapuszczeniu kozień. No, jesteśmy sadzonkami Pana. I osiemnastym uderzył głęboko, wyrósł i rozprzestrzenił się, i stało się pełne i wielkie, i sam Pan został uwielbiony za jego sadzenie i jego uprawę, za jego upiekę i za błogosławieństwo jego ust, za piękne sadzenie jego prawicy i za obecność jego sadzenia i za zrozumienie jego umysłu. Aleluja. Te słowa zrozumienie jego umysłu, chyba tu chodzi o gnozę. Jest, dosyć, jest mamy kilka z tych od Solomana, które mówią o gnozie i chciałbym się zwrócić do tych następnie, właśnie, bo to jest temat, który my rozwijamy w tych wykładach, jest, co to jest gnoza. I w jaki sposób zbawienie, jesteśmy zbawieni przez gnozy. No co nam Ody o tym mówią? No musimy właśnie wyobrazić sobie tu grono chrześcijańskie, tych, którzy poznali prawdy i o prawdzie śpiewają. Jest możliwe, że to grono miało korzenie właśnie w mistycznym, mistycznym hebrajskim, żydowskim gronie. Jak mówiłem, około pierwszego wieku zaczęło się właśnie było kilka autorów, którzy pisali o mistycyzmie Merkabach i też w Kumran. I niektórzy uczeni myślą, że te wspólnoty właśnie były, gdzie, zaczą, gdzie pojęcia gnostyczne zaczęły się też mnożyć. A więc tutaj, w tych Odach, śpiewają o rzeczywistości tych, którzy poznali, że Chrystus jest w nich. I często zobaczymy to, że ten, który śpiewa, utożsamia się z Chrystusem. I że trudno wiedzieć, kto śpiewa, czy Chrystus śpiewa, czy, czy to właśnie ten, który skomponował te ody. I weźmiemy odę siódmą. Podobnie jak niew, z powodu niegodziwości. Taki radość powodu umiłowanego i przynosi swoje owoce bez przeszkód. Moją radością jest Pan i mój bieg jest ku niemu. Ta moja ścieżka jest piękna, bo dla mnie pomocnik Pan. Hojnie mi się ukazał swej prostocie, bo jego dobroć pomniejszyła jego straszliwość. Stał się podobny do mnie, abym go przyjął. W postaci zo, został uznany za podobnego do mnie, abym mógł go przyodczać. I nie drżałem, gdy go ujrzałem, bo był dla mnie łaskawy. Podobny do mojej natury stał się, abym go zrozumiał. I jak mój kształt, abym że od niego nie odwrócił. To jest mowa o wcieleniu pana. Stał się podobny do mojej natury, ale jest coś w dodatku w zdaniu. W postaci został uznany za podobnego do mnie, abym go mógł przyoddział. Bardzo podobne do właśnie zdania świętego Pawła w liście do Galatów. Nie ja, lecz Chrystus we mnie. I że to jest wielkie misterium, które święty Paweł chciał przekazać. Nie ja, lecz Chrystus we mnie. I to tutaj jest też wyrażone. I dalej czytam. Ojciec wiedzy jest słowem wiedzy. Ten, który stworzył mądrość, jest mądrzejszy od jego dzieła. A ten, który mnie stworzył, gdy mnie jeszcze nie było, wiedział, co uczynię, gdy powstanę. Z tego powodu był dla mnie łaskawy w swojej obfitej wiary i pozwolił mi prosić Go i korzystać z Jego um, ofiary. Tu jest pojęcie, że, um, on, że my byliśmy już w myśli Pana, zanim On nas stworzył. To jest pojęcie ogromno błogosławione, które istniało w początku w wyższych światach, o którym czytamy wielu gnostyckich tekstów, nazwano się go po, Pokolenie Niezłomne albo um, Kościół w preegzystencji, eklezja, wielkie grono lud, ludzkich dusz. Zanim się wcielili i pokazali się i urodzili się. I dalej czytam. Albowiem on jest nieskazytelny doskonałość światów i ich ojciec. Pozwolił Mu okazać się tym, którzy od niego należy, aby rozpoznali tego, który ich stworzył i nie przypuszczali, że przyszli sami w siebie. Dla poznania wyznaczył on swoją drogę, poszerzył ją, wydłużył i doprowadził do całkowitej dosko doskonałości. Umieścił na nią ślady swojego światła, a ona postępowała od początku aż do końca, albowiem przez niego był obsługiwany, a on był zadowolony syna. No i tu czytamy o Gnozie, w słowach, które czytaliśmy: dla poznania wyznaczył on swoją drogę, poszerzył ją. Gnoza jest łaską, dar pana. Jest to jest droga do poznania wyznaczona, jednak nie chodzi tu o żadnej techniki ani metodzie. Żadna dyscyplina nie prowadzi do tego. No i dalej, drugą część tej Ody czytamy: I z powodu swego zbawienia posza, posządzie wszystko, a Najwyższy będzie znany przez swoich świętych. Aby ogłosić tym, którzy mają pieśni o przyjściu Pana, aby wyszli mu na spotkanie i śpiewali mu z radością i na harfie o wielkich tomach, tonach. Ci, którzy widzą, pójdą przed nim i będą widziani przez, przed nim, i będą chwalić Pana w Jego miłości, bo jest blisko i widzi. Nienawiść zostanie usunięta z ziemi, a zazdrość zostanie utopiona, gdyż niewiedza została z niej zniszczona, ponieważ dotarło do niej poznanie Pana. Niech śpiewacy wyśpiewują łaskę Pana Najwyższego i niech przynoszą swoje pieśni. I niech ich serca będą jak dzień, a ich łagodne głosy jak majestatyczne piękno Pana. I niech będzie nikogo, kto oddycha bez wiedzy i głosu. Dał bowiem usta swemu stworzeniu, aby otwierało ust ku niemu i wychwalało go. Wyznawajcie jego moc i ogłaszajcie jego łaskę. Aleluja. No... To jest chyba ale stąd, skąd pochodzi gnoza? I dalej ta sama myśl o gnozie i o obudzenie gnozy jest rozwinięta w Odzie 23. W tej Odzie, której przy, t, czytaliśmy, to widać tą wielką radość, która przychodzi, kiedy jest ta um, właśnie gnoza. I przeczytajmy teraz, Ode 23. Ja skaczę od jednej do drugiej, jak widzicie, bo ja łączę tematy tutaj. I tutaj jest dalszy, dalszy wątek o gnozie. Ode 23. Radość jest dla świętych i któż ją włoży, jak nie oni sami. Miłość jest dla wybranych. I któż ją włoży, jak nie ci, którzy posiadali od początku. Chodźcie w poznaniu Panu, a poznacie łaskę Pańską hojnie, zarówno dla Jego uniesienia, jak i dla doskonałości Jego wiedzy. Komentuję teraz na chwilę. W tym prowadzeniu znowu jest o pokoleniu błogosławionym. To są ci e, dla świętych, dla wybranych. To jest pokolenie wy, e, błogosławione. E, ci, którzy byli poznani i w myśli Ojca od początku, teraz, chciałbym Wam powiedzieć kategorycznie, że nie chodzi tu o predestynacji. I trzeba to grono uważać jako całą ludzkość. To są my. E, Później chciałbym Wam dać wykład, właśnie od moim pojęciu, kto to są wybrani. Bo moim zdaniem, wątek gnostycki jest uniwersalny w sensie, że wszystkie iskry człowieka, Sofii, które są rozprzestrzenione w ludzkości, muszą wrócić. Do pełni. A więc nie ma potępienia wiecznego tak jak w katolicyzmie i innych wątkach chrześcijańskich. To pojęcie nie istniało w gnostycyzmie. I to nie jest to, że są, jest parę wybranych, a inni, wszyscy inni gdzieś tam się zawierają. Wszyscy w końcu dojdą. Do zbawienia, tylko może nie w tym samym czasie. Niektórzy, dla niektórych to będzie dłuższa podróż, ale chciałbym to właśnie podkreślić, żeby ludzie nie myśli, że to jest zupełnie tak elitarne, że jest taka elita, która przejmie gnozy i wszyscy inni na zgubę. Gnoza jest coś, co ludzie, kiedy przyjdą do chwili dojrzenia, Duchowego, to mogą um, doświadczyć, ale nie każdy i nie każdy teraz w tym wczeleniu. To jest dyskusja na później. I dalej. Um, o poznaniu. Wers piąty. A myśl jego była jak list, a wola jego stąpiła z wysokości i została wysłana jak strzała, która z łuku została wystrzelona siłą i wiele rąk rzuciło się do listu, aby go złapać, a następnie wziąć i przeczytać. Lecz wymknął się z ich palców, a oni bali się go i pieczęci, które było na nim. Ponieważ nie pozwolono im poluzować jego pieczęci, ponieważ moc, która była nad pieczęcią, była większa niż oni. Ale ci, którzy widzieli list, poszli za nim, aby dowiedzieć się, gdzie wyląduje, kto powinien go przeczytać i kto powinien go usłyszeć. Piękny obraz o liście, właśnie. I to jest zupełnie podobna sytuacja, co czytamy w poemacie i pieśni o perle, o którym, jeśli przypomnimy sobie, że jest książę wysłany do Egiptu, żeby znaleźć perłę, która jest strzeżona przez cącego smoka, ale Bidek zasnął. Bo zjadł złe jedzenie, albo wypił się i po prostu zasnął. I jego krewni, jego matka, ojciec, ojciec i krewni wysyłają mu list w formie orła. I ten orzeł siadł na niego, on otworzył, najpierw musiał zdjąć pieczęć i otworzyć list. I przeczytał właśnie, co mówili, mówiono w tym liście: Wstań i obudź się, pamiętaj, kim jesteś. Nie jesteś z tego światu, gdzie znajdujesz się, ale jesteś od wschodu, jesteś naszym synem. To było treść tego listu. I wydaje mi się, że w tym wypadku ten list, o którym ta Oda pisze, jest zupełnie podobny. Nie, nie czytamy, jaka jest jego treść, bo tylko wiemy, że poleciał i że ludzie, ci, którzy widzieli, poszli, żeby dowiedzieć się, gdzie wyląduje ten list i kto powinien go przeczytać i kto powinien go usłyszeć. No i dalej czytamy lecz koło otrzymało go i przeszło nad nim, i był z nim znak królestwa i opatrzności, i wszystko, co przeszkadzało kołu, kosiło i ścinało, i powstrzymało mnóstwo przeciwników, i przykroczyło rzeki, i przykroczył i wykorzenił wiele lasów, i uczynił otwartą drogę. Głowa zeszła do stóp, ponieważ do stóp biegło koło i wszystko, co na nie przyszło. List był rozkazem, i dlatego wszystkie regiony zostały zebrane razem. I widziano na jego ciele głowę, która została objawiona nawet syna prawdy od Ojca Najwyższego. I odziedziczył i poszedł wszystko. I wtedy ustały intrygi wielu. Wtedy wszyscy uwodzicieli stali się uparci i uciekli, a prześladowcy wymarli i zostali wymazani. I list stał się wielkim tomem, który w całości został napisany palcem Bożym. I było na nim imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, aby panował na wieki wieków. Alleluja! Tutaj też mamy trynitarną formułę, ojciec, syn i duch święty, co znowu podpiera to, że te, te ody są chrześcijańskie. I tutaj list stał się wielką księgą. I co to nam przypomina? No księga żyjących, która pokazuje się też w Ewangelii Prawdy, które jest napisana przez palec boga, i to jest księga, która jest bawiennym instrumentem. No, dalej. Chciałbym przeczytać Ode 36, które dalej jest um, tutaj. Znowu jest um, utożsamienie tego, który śpiewa, z zbawionym. I tutaj zbawiciel jest zbawiony. I to jest bardzo ciekawy obraz. Zbawiciel jest zbawiony. Nie ma e, podziału pomiędzy tym, który jest zbawiony i zbawiciela. Stają się jednością. I to jest, tutaj też jest, mamy temat wznoszenia się duszy do raju i przemiany. I znowu przypomina mysticyzm Merkebach. Spocząłem na duchu panu, pana, a ona oniosła mnie ku niebu. I sprawiło, że stanąłem w moich nogach na wysoko, wysokim miejscu Pana przed Jego doskonałością i Jego chwałą, gdzie dalej wychwalałem Go przeć, poprzez komponowanie Jego ody. E, tutaj e, kto uniósł mnie ku nieba? To ona. Ona uniosła Duch Pana. Duch Święty to ma rodzaj żeński. I tu przypomina Ewangelię Hebrajczyków, którym Duch Święty poniósł apostoła przez włosy i postawił na szczycie góry Tabor. I Oda mówi o podniesieniu się w duchu, doświadczeniu gnostyckim, i właśnie i tutaj dalej czytamy o wyższym niebie. Wers trzeci. Duch wprowadził mnie przed, przed oblicze Pana, a ponieważ byłem Synem Człowieczym nazwano mnie światłem, Synem Bożym, ponieważ byłem najbardziej uwielbiony wśród chwalebnych i największy wśród wielkich, albowiem według wielkości Najwyższego tak mnie stworzył i według Jego nowości odnowił mnie. I namaścił mnie swoją doskonałością i stałem się jednym z tych, którzy są blisko Niego. I otworzyły się moje usta jak obłok rosy, a moje serce wytrysknęło jak tryskająca sprawiedliwość, a moje podejście było w pokoju i zostałem utwierdzony w duchu opatrzności. Aleluja. Ciekawe tematy teraz: namaszczenie, potwierdzenie. Kiedy jest ta przemiana, to musi być pieczęć, żeby nie było powrót do stana poprzedniego. Kiedy świadomość się zmienia, nie chcemy, żeby zmienić się z powrotem do starego stanu nieświadomości. Do tego jest namaszczenie, co jest potwierdzenie. Można tu odokreślić także jako inicjacja. Nazwany jest nie tylko syn człowieczy, ale świecący. I tu, jak mówiliśmy, jest zbawiciel, jest zbawiony jest, jest bawicielem. Widzisz Chrystusa i stajesz się nim, jak Ewangelia Filipa też mówi. No i e, już widzę, że wieczór się toczy, ale chciałem jeszcze parę od wam przeczytać i skomentować. Oda trzecia. I to trochę brzmi jak pieśń nad pieśniami, hymn him miłosny, panny do pana, którego kocha, ale jest też temat poznania pana i przebudzenia. Oda trzecia. Przywdziałem miłość pana. Jego członki są z nim, a ja jestem od nich zależny, a on mnie miłuje. Albowiem nie wiedziałbym, jak miłować pana, gdyby on nie miłował mnie nieustannie. Któż może odróżnić miłość od tego, który jest kochany? Miłuję umiłowanego i sam go miłuje a gdzie jest jego odpo, odpocznienie, tak tam i ja jestem. I nie będę obcy, bo nie ma zazdrości u Pana Najwyższego i Miłosiernego. Zostałem z nim zjednoczony, ponieważ kochanek znalazł umiłowanego, ponieważ kocham tego, który jest synem, stanę się synem. Zaprawdę, kto jest łączony z tym, który jest nieśmiertelny, prawdziwie będzie nieśmiertelny. Ten, kto rozkaszuje się życiem, stanie się żywy. To jest Duch Pana, który nie jest fałszywy, który uczy synów ludzkich, aby poznali Jego drogi. Bądźcie mądrzy, zrozumiali i przebudzeni. Aleluja! No, nie mam wiele do dodania po poprzednim. Znowu temat, że niedualności, że ten, co jest obserwowany, jest obserwator, że ten, widzisz Chrystusa, stajesz się Chrystusem. Widzisz nieśmiertelny, no, nie, stajesz się nieśmiertelnością. To jest sens każdego zdania w tej odzie. I to jest właśnie, co jest ciekawe jeszcze to, jest to, co um, takie ma być nasze życie duchowe właśnie. To nie jest nie to, że jesteśmy nędznymi grześnikami na klęczkach gdzieś tam, ale widzimy doskonałego Pana i stajemy się Panem. Widzimy Chrystusa i stajemy się Chrystusem. Brzmi bardzo heretycko, ale tak to ma być w sposób mistyczny. Ale to nie jest aż tak heretyckie, bo znowu, jak mówiłem, Święty Paweł, kiedy mówi nie ja, lecz Chrystus we mnie. A więc Święty Paweł to też, e, też mówiło o tym, że Chrystus jest w nas. No na tym w każdym razie wydaje mi się, kończymy dzisiaj i zapraszam do dyskusji. Musicie się, kiedy chcecie mówić, musicie się sami um, łączyć swój mikrofon. Dobry wieczór. Ja włączyłam mikrofon, ale łapki nie umiem. Nie wiem, gdzie jest ten symbol łapki, więc przepraszam, że nie podnoszę tej żółtej rączki i, i proszę o głos, czy mogę się odezwać? Tak, proszę bardzo, Iwona, słyszymy ciebie no, dobrze. Więc Pawle, trudno dyskutować. To, to są tak wspaniałe, piękne, liryczne utwory, jako była polonistka, mówię na emeryturze, że po prostu dech zapiera, jak się obcuje z tymi tekstami. No, oficjalnie też się je nazywa, właśnie arcydziełami najstarszej literatury syryjskiej, bo głównie się przyjmuje, że to jednak jest dzieło pochodzenia syryjskiego. No, wiadomo, że nie wszyscy tak sądzą, ale, ale zdecydowana chyba większość przypisuje takie pochodzenie tym utworom. A twoje komentarze, z kolei, są tak głębokie, tak sięgające tak sięgające misteryjnych tajemnic, że, no, że teraz każde słowo z mojej strony, no to to obawiam się, że, że no, po prostu boję się mówić, a chciałabym zabrać hey, głos, em, bo mam pytań, hey. mam kilka pytań, także wybacz Pawle, że po tak pięknych twoich komentarzach. Hey, ale ja... chciałbym na chwilkę Iwona... Coś powiedzieć tak. też wszystkim, żeby słyszeli. Tak. Um, moim zdaniem, każdy musi wziąć te ody jak na swoją własną medytację. Um, ja mogę powierzchnię podrapać tutaj i powiedzieć swoje niektóre spojrzenia bazowane na swojej, to co wiem o tych odach i też czytając niektórych innych komentarzy, ale w końcu e, najbardziej wartościowe jest, jeśli każdy przeczyta e, te ody e, powolutku, nie spiesząc się i weźmie do siebie i do swojej świadomości i wtedy, każdy może odkryć to samemu, i takie odkrycie jest o wiele bardziej wartościowe niż mój komentarz. Ale dalej mów.